widząc, moi drodzy, bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Żniwek i to jest dzisiaj tryb Gunmaster w F3. Dopiero co wbiłem, niestety niektórzy już są dosyć daleko i są dosyć zaawansowani w broniach, także myślę, że będzie już dosyć ciężko teraz, że tak powiem, kurczę, awansować na kolejne poziomy. Widzę, że mi się innego udało tutaj zanihilować, ale... Ale myślę, że już będzie ciężko po prostu zdobyć dużo, dużo killi, ponieważ inni gracze już są dosyć, dosyć zaawansowani w broniach. O właśnie, to mają, o na przykład shotguna, spaza 12. To się też teraz skudowałem, ale no ale niestety sami widzicie, że koleś lata ze spazem, to jakie mam szanse z jakimś tam pierwszym pistolecikiem. Tak niestety jest na tych serwerach, jak się troszkę wchodzi później, to już nie ma szans. Nawet jak się nie wiadomo jak wymiata, a ja też najlepszy nie jestem. Ale myślę, że to jest taki, wiecie, mówię, cały czas można walić, a nie tylko... To nie tylko po kilka. Czekam, kolego, czekam. Dobra, mało HP, nie ma sensu się tam. Kurczę, dostał. Aha! Pięknie sobie. Ajajaj. Cofnął się chyba za nami kolega. Trudno. Na razie nie jest tak źle. Pistolet, dobrze. Ślicznie. No, odejdź. Niestety gra ma tak wysokich ustawieniach, że gra momentami będzie przycinała. Ale ja bardzo lubię ustawiać sobie takie ustawienia, które są zazwyczaj jednymi z najwyższych. A niekoniecznie później jest cały czas płynnie. Ale po prostu lubię, gdy wszystko ślicznie wygląda i jakoś takie to jest moje przyzwyczajenie, nie wiem. Że po prostu chcę mieć wszystko na najwyższych detalach i jakby czuć to, że mój komputer daje radę. Nawet najnowszym grom i to na wysokich ustawieniach. No niestety ci z tymi maszynówkami już nas dosyć pocinają. Gość już lata z granatnikiem, także chyba zaraz niestety wygra. Przywrócenia. Magnum z bardzo fajnym rewolwerem ma strasznie wysoki damage. Można chyba nawet na dwa kile kogoś, na dwa strzały kogoś zabić, to mi się wydaje. Dosyć mocno to tutaj ich rani. Ta broń. Kurczę, tyle czasu przodowuje. No szkoda. Nie wiem co się dzieje, że gość z granatnika nie może nikogo zabić. To jest chyba najprostszy kill. Jeju, jaki fejlek. Strzelałem totalnie za nim. Znaczy no z pistoletów nie jestem zbyt dobry, po prostu no nie używam raczej pistoletów, wiadomo. Także no nie jestem w stanie tutaj dobrze trafić. Kurczę, ten rewolwer chyba nie działa. Znaczy nie jest tak celny na taki zasięg. No właśnie. Natomiast to już jest. To już jest całkiem fajna broń. Ja jeszcze nie odblokowałem w swoich broniach. Cholera. Właśnie widziałem, że tam jest koleś, no ale już zacząłem przodowywać. Poza tym myślałem, że po prostu szyby już dawno są rozwalone, skoro wszedłem tak, wiecie, dosyć późno i byłem pewien, że już tam po prostu zbiegnę spokojnie, natomiast tak się nie stało i troszkę mnie to zaskoczyło. I po prostu się troszkę zaciąłem i zorientowałem. Kurczę, prawda miałem. Na górze. Aha. Bardzo... Choć ten tryb jest bardzo emocjonujący. Nie wiem dlaczego niektórzy go strasznie hejtują, jak tak nie lubią. Mi się bardzo podoba osobiście ten tryb. Był taki tryb chyba też w Call of Duty Black Ops, ale tam jakoś w ogóle w niego nie grałem, bo tam było tak, że trzeba było postawić jakąś tam kwotę, to była gra o kasy, czy jakoś tak, trzeba było postawić kwotę, za którą graliśmy i zawsze wygrywały jakieś zakłady, coś takiego. Trochę to było przekombinowane moim zdaniem. Tutaj po prostu wiecie, bierzemy mecz, wchodzimy i gramy taki właśnie tryb, a nie tam jakieś głupoty. Kto ma granat, a z granatnikiem prawie mu dałem killa, cholera. O, z noża! Zdjął go o poziom prawdopodobnie. Kurczę, był już tutaj. Teraz tu już jest mój. No odsuń się.
Ci ludzie są niepoważni. Blokują w tych drzwiach, nie wiem. Normalnie. Aaaa, ślicznie, bania. Teraz mamy co? P90 już? P90 nawet chyba jeszcze nie odblokowałem, wiecie, na mojej karierze, tak powiem, mój stempar w multi. Także najczęściej broni, której nie mam, niezbyt ogarniam ją. No i ci moi są okropnie beznadziejni. Leci przed nimi taki koleś, a oni mu nic nie robią. Oni są takimi łopami, naprawdę nie robią. Fakt, że ja paliłem bez tego, bez, wiecie, bez... z biodra, ale... No, dziwiłem się, że mój po prostu tego nie strzelił. To jest tak dla mnie nienormalne, że może kogoś takiego, nie wiem, nie zabić, że... Nie rozumiem. Natomiast pierwszy raz, gdy grałem w tym trybie... To... O kurde... To bardzo mi się spodobało to... Że po prostu mi dobrze poszło. To znaczy... Oj, już to zabił. Przegraliśmy. Za pierwszym razem było tak, że grałem. Grałem to pierwszy raz mapę, pierwszy raz ten tryb. I po prostu byłem od razu na drugim miejscu. Po prostu miałem 17 poziom nawet. Ja i drugi koleś u nich zgarnęliśmy nóż. I tylko przez to, że serwer był dziwnie ustawiony i banował za użycie granatnika, znaczy zabijał, to po prostu bym, może nawet bym wygrał, nie mówię, że na pewno, ale może, bo po prostu zabiłem gościa, on też zabił pewnie już wcześniej, on latał z nożem, mi zmieniło na nóż, no i w tym momencie, kiedy mnie zabiło za używanie tamtego granatnika, on już zrespiłem się na nim, tak, może bym był gdzieś indziej, nie wiadomo, może za kogoś plecami, a tak po prostu byłem tuż naprzeciwko niego i on mnie trafił niestety dwa razy, ja go tylko raz i tak to wyszło. No i jeszcze może jeden meczek sobie pukniemy spokojnie. 9-8, nie było źle. Nie było źle, zwłaszcza, że zszedłem troszkę z takim opóźnieniem po wszystkich. Miejmy nadzieję, że teraz pójdzie lepiej. Troszkę to nagrywanie przeszkadza, ale czego to się nie robi, żeby wam pokazać te tryby. To nie jest aż tak źle, sumowisko. Ten serwer chyba w ogóle jest ustawiony tylko na mistrza broni, to mi się wydaje, tak na to wygląda. Czasami są ustawione serwery, wiecie, że gramy daną mapę i gramy na niej na przykład każdy tryb. Później zmienia się mapa, gramy każdy tryb, albo na zmianę, na przykład jest mistrz broni na tym. Później na przykład dominacja na czymś innym i mistrz broni na czymś innym, wiecie co mi chodzi. Po prostu, no to zależy od serwera, wszystkie są jakoś różnie i inaczej zazwyczaj ustawione. Aaaa, nie ma. Dobrze, dobrze. Tylko, że niektórzy już przeszli dalej. Nie wiem, czy zieloni to są, że tylko w mojej drużynie, czy... O cholera, widział nas. Myślałem, że go zaskoczymy. Ale się odwrócił niestety i nie dał się zajść, także dostałem już. No z bliska jakoś, kurczę, nie jestem w stanie sobie z nim poradzić, bo po prostu nie używam na tyle pistoletu, jak jeszcze... Dziękuję. A mam jeszcze poradzić. Nice. Nie wiem, czy mapka to jest pełny ten, pełny takiego podboju. Pełna mapa, ale na to wygląda. Znowu ten sam. Cholera. Niedobrze, ktoś już przeszedł dalej. Ma już kolejną broń Magnuma. Został tutaj. Dosyć chyba daleko, bo ma dosyć sporo broni. Kurczę! Byłem pewien, że go strącę już. Nie widziałem, ile mu zostało zdrowia. Niestety. Ale kurczę, kampią tam cholery. W dwóch, także... Trzeba będzie się tam dostać i po prostu ich jakoś pokonać. Cholera. Ale pięknie. Aż padł po prostu i koniec. O kurde. Ma niestety tą szybszą broń. To wiecie, można mieć wrażenie, że... Zarąbiście to wygląda. Można mieć wrażenie, że wiecie, im dalej... Im dalej w las, tym lepsze bronie. I tak nie jest, bo jest tak, że jak widzicie, mam na przykład szybszą broń, łatwiej jest z niej zabić, moim zdaniem, niż takiego Magnuma, który jest dosyć wolnostrzelny i trzeba przymierzyć, ale za to jest mocniejszy. Tak samo jest na przykład na 15 poziomie mamy snajperkę z Acogiem, z sterownikiem Acog. Także no jest ciężko, jest po prostu trudniej wtedy zdobyć kille, zwłaszcza, że mapy są dosyć małe.
Dobrze, przynajmniej lunety nie ma, tylko po prostu mały celownik. Ale po prostu jest. Jest od nas wymagane coś więcej. Jeśli mamy taki poziom, no to wymaga się, żebyśmy mieli wyższe umiejętności, czyli możemy, umiemy prać sobie snajpereczką w pomieszczeniach. Niestety często szarżuję za bardzo nawet i później mi się obrywa bez sensu. Już strasznie jestem z tyłu. Kurczę, mam już tą kolejną broń. Gdybym może przymierzył, no nie wiem. Jakoś ciężko zawsze mi z tego magnuma wyjść. Wiem, że zawsze te pierwsze, no jeszcze mnie trafiły te pierwsze bronie, spokojnie załatwiam, a magnum już sprawia mi jakiś kłopot. Nie zawsze, ale właśnie dosyć często mam taki problem z tą bronią, żeby sobie poradzić z wrogami za jej pomocą. Nie! Czemu tam aż spadł? Ajajaj. Kurczę, ale wyleciał akurat tam na górze. Już się odwróciłem i jeszcze tam gdzieś się pojawił, niestety. Nie życzył mnie pod sensem, że może się pojawić za chwilę. No, no drugi mu pomógł! Cholera! Co za szczęściarz, że tak mało. O kurde. Co za fuksiarz, naprawdę. To bym się udało. Dziękuję. Oła. Kurczę, ja mam wrażenie, że w tej grze... nie wiem, albo... jest coś troszkę nie tak zrobione z silnikiem, czy z jakimś protokołem sieciowym, ponieważ często jesteśmy już dawno za ścianą, a jeszcze ktoś potrafi nas zabić, tak jakbyśmy jeszcze za tą ścianę nie wskoczyli, czy nie wbiegli, po prostu się za nim nie schowali jeszcze, a już dawno tam jesteśmy. Tak jakby jest jakiś drobny lag, czy coś w stylu. Mimo, że mamy na przykład, nie wiem, 40 FPS, co nie powinno powodować, że w ogóle laga, to mamy tych FPS-ów, znaczy, to mamy takie jakby dziwne opóźnienie i nie wiem, czym ono jest spowodowane dokładnie. Ach, dobranoc. O kurde. Ale koleś ma jeszcze tą drugą spróbę, tak, spokojnie. Teraz dwa shotguny z rzędu. Nigdy nie gram shotgunami, także może być problem. Rozbiłem się po prostu na nim, dziękuję. Super. Lubię tak po prostu zgarnąć deda bez sensu. Właśnie strasznie wszyscy narzekają też na ten system respawnu na tych mapach. One są po prostu strasznie małe i ten system po prostu się gubi, mam wrażenie, i respawn jest często na wrogu, tak przed chwilą. Nie jesteśmy w stanie nawet zareagować czasami i po prostu nas strącają. Oła. O nie, no połowę zdrowia, wtedy miałem 18% i nie straciłem tego. Chore. Strzał bez sensu, bo to mój. Dobrze, to nie hardcore, bym sobie zgarnął chwilę na swoim. No kurczę, 4 razy. Z takiego daleka shotgunem to wiadomo, troszkę głupi pomysł, ale no co mogłem zrobić. Dopadł go? Chyba tak. A to wygląda. Trzeba troszkę pobiegać, bo nam się zdrowie zregenerowało. Tutaj czasami kampią za tym narożnikiem. Troszkę głupia miejscowa. Niektóre miejscówki już są strasznie, wiecie, obczajone i wszyscy wiedzą, że tam ktoś siedzi. Ale niektóre czasami znajdą się takie nowe. Na przykład jeden glitch na tej mapie jest. Może mi się uda go znaleźć, bo nie ogarniam tak dobrze, żeby go tak, wiecie, z miejsca znaleźć. Jeszcze ich jest? O kurde! Miałem wrażenie, że dostał już kilka razy i powinien paść, ale trudno. Ten glitch jest tam na górze. Aj, 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 szybki shotgun, a gościu ma niestety maszynówkę. Także nie. Jesteśmy przegrani. Z takiej pozycji. Spróbuję znaleźć to miejsce. Kurczę, bieg za nami. Nie, oni gdzieś kampią w jakimś miejscu, nie wiem co to jest dokładnie za miejsce, bo nie ogarniam tych map tak dobrze, ale...
ale widzę, że strasznie kampią w którymś miejscu i niestety nas wytłukli. Trzeba uważać na tych kamperów, bo strasznie przeszkadzają. O, tam jest to miejsce. Niestety mnie chyba ktoś zabije, że tam dobiegnę. No właśnie. Nic nie widzę. Ale mi słońce dało po oczach. Kompletnie nic nie widziałem, jak tam wbiegałem. Kurczę, na minus jesteśmy, no właśnie. Masakra. Dosyć dobrzy gracze nam się trafili, niestety. Oj, oj, oj. Myślę, że to teraz chciało. O kurde, ale kamper. Tak jest, trzeba się troszkę wyżyć, wiadomo. Nie można tego przecież puścić. Coś tak brzydko, kamper. My go nie widzimy. Oj, 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 czy to jest mój ze snajperką? Nieźle, nieźle, trzeba przyznać, że ładnie. No, no, what the fuck? Czego w ogóle nie trafiłem? Przecież stał już tutaj na moim, gdzie zabiło mojego. Co widzieliście? To przecież ja go spokojnie powinien trafić. No właśnie, z tymi shotgunami jest problem. Nie widzę, gdzie on jest nawet. Nienawidzę mieć takiego celownika, bo ja kompletnie nie wiem, gdzie oni są. Bo ktoś zabił już. Cholera, ma 17 poziom, już lata z nożem. No kurczę, tam jest dwóch i kampią niesamowicie. Kurde. Niestety już nic więcej nie zrobimy i mamy coś na minusie. Także no, no tak bywa. Tego cudownika. O, ja się musiałem dwóch tego zabić, nie wiem, co jednego. Cholera, no amno. Dali się zabić jak ćwoki. Aj, czterech prawie z rzędu, cholera. No, niestety nas powstrzymał. Zabijcie proszę tego ćwoka. Wiem, że jest jeszcze naszym, ale niestety nie zdążyłem się wybić, wyjść z tego minusa. Ale w sumie ładne na koniec akcja, takie wiecie, na otarcie łez troszkę. No, nie było tak źle, znaczy 9 miejsce, czyli dużo osób sobie po prostu nie poradziło, jak widzicie, z tym poziomem. Jakby tej umiejętności tych graczy i byli jeszcze niżej ode mnie. Także nie jest takie źle, jakby mogło być. Zobaczmy. Wtedy w tym trybie nie ma za zbyt dużo tych baretek i expa, ale przynajmniej fajne emocje. Dużo zabawy. MP5K widzę, że możemy tutaj zgarnąć. MP5K. Oto. Aha. Wcześniej tego zdania po prostu nie było. Dobrze. Także mam nadzieję, że Wam się to dzisiaj podobała ta zabawa z mistrzem broni w BF3. Będzie jeszcze więcej takich akcji, także spokojnie jeszcze obejrzycie. A tak to trzymajcie się, do zobaczenia, miłego dnia i cześć!